Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Podsumowanie to cykliczna publikacja, której zadaniem jest informowanie o zmianach w przepisach oraz zagadnieniach podatkowych mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym podatkowym podsumowaniu tygodnia. Jest 29 marca 2013 roku. 2 kwietnia upływa termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 rok. Deklarację CIT-8 oprócz osób prawnych składają także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O tym, czy dana organizacja musi złożyć zeznanie, decyduje jej status i stopień samodzielności. Najczęściej występującymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej są wspólnoty, spółki osobowe, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Ustawa CIT przewiduje jednak wyłączenia z opodatkowania dochodów pewnych rodzajów jednostek organizacyjnych, jak również pewnych rodzajów dochodów takich jednostek. Wyłączone z opodatkowania i w konsekwencji zwolnione z obowiązku składania deklaracji CIT-8 są na przykład jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym są również wspólnoty mieszkaniowe, jeżeli jedynymi osiąganymi przez nie dochodami są dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o ile dochody takie przeznaczane są na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Ministerstwo Finansów po konsultacjach z Ministerstwem Gospodarki chce wprowadzić zryczałtowany podatek z tytułu korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Więcej na ten temat Krystian Pawłowicz z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce. Ministerstwo Finansów po konsultacjach z Ministerstwem Gospodarki chce wprowadzić zryczałtowany podatek z tytułu korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Obecnie ustawa o PIT nie zawiera przepisów szczegółowo regulujących kwestię ustalania przychodu z tego tytułu. Praktyka organów podatkowych także nie jest spójna w tym zakresie, ale najczęściej sugeruje się odwołanie się do cen rynkowych wynajmu auta. Zgodnie z propozycją, dla samochodów z silnikiem o pojemności do 2000 cm3 podatek wyniósłby 45 zł, a dla aut o większej pojemności silnika wyniósłby dwukrotnie więcej, czyli 90 zł. Podatek w takiej wysokości zapłaciłby każdy pracownik, niezależnie od ilości przejechanych kilometrów w ciągu miesiąca. Właściwość miejscową małżonków posiadających różne miejsca zamieszkania ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków wskazanego we wspólnym rozliczeniu rocznym. Więcej na ten temat Grzegorz Grochowina z działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce. Zgodnie z paragrafem 4 ustęp 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych, właściwość miejscową małżonków posiadających różne miejsca zamieszkania ustala się według miejsca zamieszkania jednego z nich. Miejsce to małżonkowie wskazują w rozliczeniu rocznym. Do drugiego miejsca mogą jedynie przekazać informację, że wspólne rozliczenie zostanie złożone zgodnie z adresem zamieszkania współmałżonka. Procedura taka obowiązuje także przy przesyłaniu zeznania drogą elektroniczną. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z ekspertami KPMG w Polsce. Wszystkie nagrania dostępne są na stronie kpmg.pl.